Nic nie wskazuje na to, żeby Unia Europejska planowała wypłacić Polsce pieniądze z KPO, pisze serwis Politico. W PiS-ie pojawiają się głosy, aby z unijnych środków zrezygnować. Po zlikwidowaniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski będą odblokowane, zapewniała w czerwcu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bruksela z czasem zmieniła zdanie. Ustawa prezydenta Andrzeja Dudy już nie spełnia jej oczekiwań. Z punktu widzenia pana prezydenta sprawa jest doprowadzona do końca i zamknięta. Nie będzie żadnych nowych projektów. Mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Serwis Politico twierdzi, że Warszawa nie chce iść na ustępstwa. Komisja Europejska oczekuje od Polski wypełnienia kolejnych tak zwanych kamieni milowych. Dotyczą przede wszystkim systemu powoływania i dyscyplinowania sędziów. W praktyce oznacza to reformę KRS i przywrócenie do orzekania zawieszonych sędziów. Opozycja twierdzi, że to partia rządząca jest odpowiedzialna za brak środków z KPO. Działanie przeciwko temu, a Polska potrzebuje tych pieniędzy w sposób dramatyczny, jest działaniem przeciwko polskiej racji stanu. Politico podaje, że nie ma szans na wypłatę środków dla Polski. Wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawia się głos, że z KPO trzeba zrezygnować. Oczywiście każdy gospodarny rząd schyli się po każdy pieniądz, nawet stosunkowo niewielki. Natomiast gdzieś istnieje ta granica śmieszności, którą przekracza Komisja Europejska, że w odniesieniu do jednego z wielu programów unijnych postanowiła sobie taką grę rozpocząć. Rząd zapewnia, że środki z KPO popłyną do Polski na przełomie grudnia i stycznia. Minister rozwoju Waldemar Buda, który negocjował z Brukselą Krajowy Plan Odbudowy, twierdzi, że unijne środki są nam niezbędne. To zawsze da się żyć oszczędnie i zarabiać mniej. Tak samo zawsze da się pominąć KPO i bez niego funkcjonować. Natomiast jeżeli chcemy dynamicznie się rozwijać, jeżeli chcemy utrzymać PKB, jeżeli chcemy być liderami w Europie Środkowo-Wschodniej, to te środki, te pieniądze są bardzo potrzebne. To kolejny przykład, kiedy Bruksela bezpodstawnie atakuje Polskę. W ubiegłym roku Parlament Europejski złożył w TSUE pozew przeciwko Komisji. Powód? Niestosowanie wobec Polski i Węgier mechanizmu pieniądze za praworządność, czyli tak zwanej warunkowości. Według medialnych doniesień pozew został wycofany. Unijni prawnicy uznali, że ma on słabe podstawy prawne. Nie ma to sensu, to nie jest niezgodne z prawem, niezgodne z umowami międzynarodowymi, które podpisała Polska, przystępując do Unii Europejskiej. Podkreśla politolog dr Piotr Gawryszczak. Przed miesiącem w raporcie Komisji Europejskiej o stanie praworządności uznano, że Polska ma problemy z korupcją. Sprawa stała się okazją do podważania prawidłowości wydatkowania pieniędzy unijnych. Jak można zapewnić gwarancję i ochronę finansów interesów europejskich w Polsce i na Węgrzech? Jeżeli sytuacja nie zostanie uporządkowana, to będziemy korzystać ze wszystkich instrumentów, jakie mamy do dyspozycji, w tym budżetowych. Logiczne jest, że jeżeli przekazujemy więcej pieniędzy, tym bardziej musimy być uważni, chroniąc środki europejskie. To otwieranie kolejnego frontu wojny z demokratycznym wybranym polskim rządem, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o szukanie pretekstów, żeby atakować Polskę, polski rząd i blokować środki finansowe, ponieważ chodzi o to, żeby Tusk został premierem i oto to się gra. Wykraczanie przez Brukselę poza traktatowe kompetencje widzimy coraz częściej, a stąd już prosta droga do sfederalizowania starego kontynentu, wskazuje poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości. Ale to, co jest najważniejsze, do tego być może trzeba jakiegoś dodatkowego protokołu, to jest dzisiaj powstrzymanie takiego pełzającego procesu poszerzania kompetencji instytucji unijnej, odbierania i erozji suwerenności państw członkowskich. Prawicowe rządy w państwach europejskich są niewygodne dla wielu unijnych stolic, w tym Paryża i Berlina. Między innymi dlatego kanclerz Niemiec Olaf Scholz proponuje likwidację unijnego weta.